No dobrze, w tej różnorodności wszystkiego, stylów uczenia się, motywacji, gier i zderzeń ze ścianą, przyszła kolej na moją działkę, czyli na języki obce. Zawsze mam poczucie, że uprawiam taki dość niszowy zawód. Tu przed chwilą moja ukochana koleżanka powiedziała, że egzotyczny. Trochę jest egzotyczny, bo ja uczę polskiego. Ale uczę polskiego jako języka obcego. I to jest dla mnie bardzo ciekawa działka, ponieważ ucząc języka oczywiście uczymy kultury, historii, tradycji, etc., etc., więc to jest moja pasja, mój konik, więc wszystko się zgadza. Bardzo długo miałam taki problem metodyczny, bo kiedy otwierałam jakikolwiek podręcznik metodyki nauczania języków obcych, to stwierdzałam, że coś mi tu nie pasuje, ja robię zupełnie coś innego, jestem mega nieprofesjonalna, coś jest nie tak. Natomiast tutaj z pomocą przyszły w końcu neuronauki, jako akwizycja języka jest ich działem bardzo dużym i cieszącym się zainteresowaniem naukowców na całym świecie. No i teraz wraz z tymi badaniami wszystko zaczyna się tak kleić w tym nauczaniu języków obcych, mam wrażenie. I może nie odpowiem Państwu na pytanie, jak żyć, ale jak zacząć uczyć się języków obcych i owszem, może. Otóż moja klasa zwykle nie wygląda tak spektakularnie jak reklama Benettona, ale to jest przybliżony obraz sytuacji. Znaczy przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata, z różnych kultur, mający różne doświadczenia w uczeniu się języków obcych. No i oni, że pozwolę sobie skraść koncept, zderzają się ze ścianą. I naprawdę zderzają się z nią spektakularnie, bo okazuje się, że przyjeżdżają pełni chęci, motywacji, zapału do pracy, przychodzą na lekcje i jest owa ściana, a tą ścianą jest spektakularna bariera fonetyczna. I ja oczywiście chciałabym, żeby oni na starcie umieli powiedzieć syszysi, zrzyzi, czyci, dżdzi, no ale niestety tak się nie dzieje, zwykle oni trochę tak słyszą. Niektórzy syzycy, bardzo utalentowani, dży, szy, ży, czy, może czasami sizi, ci, no i prawie nikt sizi, ci, dzi. Zdarzyła mi się studentka Hiszpanka, dziewczyna z Andaluzji, Lucia, która w swoim repertuarze nie miała żadnej z naszych, ilu, 12 spółgłosek, ponieważ w Andaluzji wymawiają tylko międzyzębowe sy, które u nas jest błędem wymowy, tak? Delikwent się klasyfikuje na terapię logopedyczną. A my mieliśmy do dyspozycji właśnie tylko to i z Lucią udało się tylko dlatego, że miała bardzo często lekcje i obie pamiętałyśmy, żeby na każdej lekcji element takiego treningu fonetycznego, zarówno audytywnego, jak i artykulacyjnego był zawsze. No i na swoje potrzeby ja zwykle przeprowadzam z moimi uczniami takie ankiety fonetyczne i tu mają Państwo klasyfikację nauczania języków obcych według europejskiej tej wspólnej klasyfikacji A0, A2, B1, B1+. I pozwalam sobie przeprowadzać z moimi uczniami takie testy, co oni w ogóle słyszą. I pierwsze dane, tutaj pierwsza ta kolumna z cyframi, to są takie preparowane przeze mnie sztuczne zdania typu dziewczynka w czerwonym płaszczyku albo jaś się śmieje. Czy oni w ogóle są w stanie wyodrębnić na przykład te nasze szeregi przedniojęzykowo-zębowe, dziąsłowe, środkowo-językowe. No i na poziomie A0 po takich 4-5 spotkaniach mój student zestresowany, bo chciał wypaść jak najlepiej, no ale to jest niemożliwe, usłyszał 16 z 22 z tych zdań, z czego w większości było to rozróżnianie mniej więcej dobre pierwszego i drugiego szeregu, trzeciego praktycznie zero. Drugi przykład w opozycji to jest ten trzeci student B1, czyli to jest taki poziom średnio zaawansowany,
a on usłyszał 21 z 22. No i, ale to jest przykład spektakularnego naprawdę sukcesu. Osoby, która poświęciła na naukę języka 2 lata, 3 godziny tygodniowo, odrobiona każda praca domowa, a w wolnym czasie zdarzało nam się przygotowywać projekty lub prezentacje i spotykać się nawet 10 godzin tygodniowo, po czym on na takim wystąpieniu publicznym jak tutaj to wszystko wygłosił po polsku mimo stresu i konstrukcję z tej prezentacji 2 lub 3 pamięta do dzisiaj i zaskakuje mnie, bo ja go nagle pytam, a skąd ty znasz to słowo? On odpowiada, no z prezentacji, która była 2 lata temu. No, te dwa przykłady A0 i B1 są oczywiste, natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje na takim poziomie A2, czyli taki wyższy beginner, rok nauki, raz w tygodniu, no może 2, niekoniecznie. Z odwoływaniami i tak dalej, więc spotykamy się 4 razy w miesiącu i to są przeważnie takie, taka częstotliwość. On usłyszał 14 na 22 te frazy, tak? Frustracja sięga zenitu i moja i jego, ale to jest też frustracja osób, które pytają, jak się uczyć, co robić. Po 3 latach nauki języka obcego dziecko nic nie jest w stanie zrobić. Ja po 5 roku uczenia się języka obcego nie jestem w stanie nic zrozumieć. Włączam film amerykański, nie rozumiem. No. Są pewne tego przyczyny. Tutaj chciałam Państwu pokazać taki kurs, który ostatnio oglądałam na platformie Coursera, mam nadzieję, że znane, jeśli nie, to polecam. Tam jest taki kurs, który jest, nazywa się Bilingual Brain i wszyscy neuronaukowcy zajmujący się akwizycją języka obcego mówią, że najbardziej naturalna akwizycja następuje do 3 roku życia. Wtedy, to co też już było powiedziane, nawet noworodki płaczą po francusku albo po angielsku, bo już te prozodie języka zdążyły w brzuchu poznać. Wtedy dzieci w pierwszym, drugim, trzecim roku życia nabywają dźwięki języka, który je otacza w sposób naturalny i bardzo precyzyjne reprezentacje tych dźwięków w mózgu budują. To jest ten, nie, tutaj nie widać u Państwa, widzę tego za bardzo, ale to jest ten pierwszy panel, który pokazuje bardzo precyzyjne, kolorowe miejsca, gdzie tworzą się reprezentacje dźwięków. Osoby późno nabywające język, a w neuronaukach które zajmują się językiem późny, przepraszam, to jest właśnie język polski, ten późny uczący się to jest uczeń powyżej 11 roku życia. To jest późne nabywanie języka. To są już takie nie bardzo precyzyjne reprezentacje dźwięków w mózgu, które są możliwe w ogóle do zarejestrowania i zbudowania tylko w kontekście, tylko w porównaniu z językiem ojczystym. No i proszę zobaczyć tutaj też czarty, jak to w różnych językach działa. Ja w ogóle nie podejmuję się wyjaśniania tonalności języków azjatyckich, to jest poza moimi kompetencjami. Tu na dole mają Państwo język duński, gdzie jest ponad 20 samogłosek. Jeszcze pozycyjne ich warianty, to jest kolejnych kilka i one są wszystkie artykułowane gardłowo, tylnojęzykowo. Mają Państwo ten środkowy, ta środkowa tabela to jest język angielski, gdzie są 24 spółgłoski i 20 samogłosek. Dwie wersje A, dwie wersje I, dwie wersje E. No i konia z rzędem temu, kto za pierwszym razem wysłyszy różnicę między dwiema samogłoskami A. Czy to jest cat, czy to jest cat? Nie wiem, czy dobrze. Podobnie po francusku, tak? 20 spółgłosek, 16 samogłosek. I tutaj cheveux i cheveux,
czy to jest różnica między włosami a końmi, proszę sobie ocenić. A tymczasem język polski wygląda tak. Mamy 37 spółgłosek. Według różnych językoznawców, nawet warianty pozycyjne to są, dochodzimy do 45, a z samogłosek mamy 6. No, jeśli uznamy samogłoski nosowe za warte w ogóle uwzględnienia, no to mamy ich 8, tak? I to jest dla moich uczniów, to jest punkt dojścia do języka, 45 spółgłosek, ale dla nas to jest punkt wyjścia i co my musimy zrobić, to my musimy dojść do tych 20 samogłosek, ucząc się języka obcego, mając w swoim repertuarze tylko 6. U mnie to się przekłada na takie pomyłki artykulacyjno-audytywne. Na przykład Niemcy mówią mi na przykład płaczę kartą kredytową. Nie, przepraszam. Płacę kartą kredytową, płaczę potem. Tak? Albo często rodzę, Francuzi. Często rodzę, często chodzę do parku, tak? Bo dla nich ta cecha dystynktywna nie jest jasna. Woli mnie moja ręka dla Hiszpanów. Nie, boli, spokojnie. Tak? I dla Japończyków jestem w Polsce lok. Rok, proszę Państwa, tak? I uczymy się odróżniania ry i ly. No i te wszystkie różnice artykulacyjne, ilość spółgłosek, ilość samogłosek, ich sposób artykulacji, miejsce artykulacji, to wszystko przekłada się na to, że każdy język jest, funkcjonuje w zakresie różnych, bardzo różnych częstotliwości. Na pewno nauczyciele języków obcych znają ten schemat, gdzie język polski właściwie zawiera się w zakresie do 4000 Hz, a ten nieszczęsny angielski, którego wszyscy chcą się nauczyć, przepraszam tu koleżankę anglistkę, jakby przekracza język polski aż do 10000 Hz. Ten czart jest różnie interpretowany, natomiast bardzo często jako argument, że to jest niemożliwe, żeby Francuz nauczył się angielskiego, tak? Albo żeby Hiszpan nauczył się polskiego, etc., etc. Dla mnie jest to informacja, jaką pracę musi wykonać ucho, żeby właśnie te nowe fale akustyczne zapisały się poprzez te wszystkie nasze kosteczki, strzemiączko, kowadełko, młoteczek doszły do ślimaka, w ślimaku tam odpowiednie fale znowu się pojawiły i odpowiednie częstotliwości w formie mapy tonopopowej doszły do tam, gdzie chcemy, żeby się znalazły, czyli do pierwszorzędowej kory słuchowej. I to jest tak, że właśnie od tego ślimaka wszystkie dźwięki, jakie słyszymy, są rozkładane na ich składowe częstotliwości. A konkretna głoska lub konkretny dźwięk to jest wiązka tych częstotliwości. W związku z tym na przykład niektórzy odróżniają skrzypce, altówkę, kontrabas i wiolonczele, jak one brzmią, jeśli mają odpowiedni trening, a niektórzy nie, bo te częstotliwości najpierw muszą się pojawić w naszym otoczeniu bardzo intensywnie, potem muszą zostać zbudowane odpowiednie drogi neuronalne i odpowiedni zapis w pierwszorzędowej korze słuchowej mózgu. A potem dopiero mózg ma szansę w kolejnych miejscach interpretować te dźwięki jako znaczące dźwięki języka, tak? Za to odpowiada pole Wernickego, który jest bezpośrednio połączony z polem Broki, które odpowiada za produkcję mowy i skoro, co dalej, połączenie z korą motoryczną, tak, czy już konkretna artykulacja. Jeśli na wejściu nie mamy, mówiąc najbrzydszą polszczyzną z możliwych, inputu, nie mamy potem możliwości, żeby jakikolwiek output się zadział. Więc jedyną znaną mi skuteczną metodą uczenia się języków jest
ta. Total immersion, tak? Czyli całkowite zauczenie się, zanurzenie się w języku. Oczywiście kiedyś jeżdżono do wód i do szkół, na uniwersytety, a teraz wracamy do ulubionych tematów panów z poprzedniego panelu. Naprawdę z technologią, z telefonami w ręce, tabletami, laptopami jesteśmy w stanie tak bardzo otoczyć się językiem, żeby to było skuteczne, wybrać sobie coś, co tam lubimy, wybrać odpowiednie aplikacje dla dzieci, czytniki tekstu, oglądać tą HBO Go, to jest moja ulubiona, nie, to nie jest reklama, ale jeśli ktoś uwielbia seriale, to wyłączamy lektora polskiego i słuchamy języka. Aplikacje, które tworzą fiszki, kursy na Kurserze czy na edX-ie. To wszystko jest dostępne. Warto to wykorzystywać, warto zaprząc do tego, żeby to otoczenie sprzyjało naszej nauce języka. No i później można zacząć mówić. I kiedy mówimy po polsku, to możemy wyglądać tak, tak też wyglądamy, jak mówimy po polsku. To jest bardzo trudne do wykonania. Tak mówimy, kiedy mówimy po polsku. No i na koniec właśnie kilka takich propozycji moich. Co robić? Słuchać, czytać, oglądać, wyłączyć lektora, zmienić menu w telefonie, w komputerze, zalajkować sobie na Facebooku wszystko, co tylko nas interesuje, ale w naszym języku docelowym. Powtarzać, co usłyszymy, przedrzeźniać, udawać, przesadzać. Znaleźć sobie coś, co nas z tym językiem obcym połączy, jakiś cel, który chcemy zrealizować za miesiąc. Chcemy znaleźć się w Londynie i zrobić zakupy, tak? Temat, ludzi, hobby. Ktoś uwielbia gotować, proszę znaleźć odpowiedni blog w odpowiednim języku. Ale jako nauczyciele też proszę uczulić dzieci i ich rodziców, że to, co się dzieje na lekcji, jest drobną cząstką tego, co powinno się zadziać. Są aplikacje, są strony internetowe, są piosenki, są filmy. To wszystko powinno być dostępne dla dzieci, żeby miały jakąkolwiek szansę nauczenia się tego języka. Flipped classroom, czyli odwrócona klasa. Najpierw proszę posłuchać, najpierw proszę obejrzeć, potem proszę przyjść na lekcji prawie już przygotowanym, niezestresowanym, żeby słuchać tego na lekcji i nie rozumieć. Jedna z moich spektakularnych porażek pedagogicznych wiązała się z panem, który tak bardzo bał się listeningów na lekcji, że po prostu mi z tej lekcji uciekł w końcu. No i dobrze, i żeby teraz jeszcze na koniec Państwu dam minutkę pokazać przykłady mojej pracy, to tylko mały, krótki filmik. Jak to działa, kiedy zadzieje się? Wstrząs brzmi w przecinie. Wstrząs brzmi w przecinie. Wstrząs brzmi w przecinie. Korale koloru koralowego. Korale koloru koralowego. Korale koloru koralowego. 99 groszy. 99 groszy. Tak. 99 groszy. Plask. Dziękujemy.